Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Wczoraj, czyli 24 czerwca 2013 roku pojawiła się iOS 7 Beta 2. Oprócz wersji na iPhone'a mamy też wersję na iPada. Przede wszystkim sam lock screen jest już utrzymany w bardzo minimalistycznym stylu. Mamy tutaj bardzo cienką czcionkę, bardzo mało napisów. No i przesuwając palec od góry do dołu, pojawi nam się Notification Center, czyli to centrum powiadomień, a od dołu Central Control, gdzie mamy dostęp do wszystkich ustawień, kamery, zegara, podgłaśnianie oraz zwiększanie jasności. Kolejną nowością jest to, że teraz przesuwając palec tutaj w rogu od dołu do góry, pojawi nam się aparat, gdzie mogli zrobić zdjęcia. A samego iPada odblokowujemy przesuwając w dowolnym miejscu palec od lewej do prawej strony i wpisujemy kod. I tak właśnie prezentuje się iOS 7 od tej strony, którą będziemy oglądać raczej najczęściej. No oczywiście nowy wygląd ikon, nowy dock, Notification Center lekko zmienione, to Control Center, które Wam już przed chwilą pokazałem. Spotlight Search nie jest już po lewej stronie, natomiast uaktywniamy to przesuwając palec w dowolnym miejscu od góry do dołu. No i wpisując, możemy wyszukać szybko jakąś aplikację. No, jak widzicie, nie wszystko jeszcze działa tak jak powinno. To chyba nie będę Wam pokazywał wszystkich aplikacji, jak to wygląda, na przykład notatki. Jak widzicie, zupełnie się zmieniły, zupełnie uproszczono tą aplikację. Później mamy z tych ciekawszych, no, ustawienia też prezentują nowy wygląd. Gesty, jak widzicie, wszystkie działają. Możemy załączyć na przykład messages i no jest to w końcu wersja beta, ale ten gest powinien działać, o, tak jak widzicie. Dobra, kolejna nowość to multitasking. Działa on w sumie przyzwoicie. Aplikację wyłączamy, znaczy usuwamy z niego po prostu wykonując taki ruch. Możemy zamykać też dwie aplikacje na raz, a nawet chyba trzy. No, wymaga to trochę wprawy. Jeżeli chodzi o samą wydajność systemu, na przykład mamy tutaj przypomnienia, możemy oczywiście szybko zamknąć to. Animacja następuje dosyć błyskawicznie, więc nawet na iPadzie mini, który ma 512 MB RAM-u i procesor A5, czyli dosyć przestarzały sprzęt jest nowy, tylko jego specyfikacja nie powala, to i tak to działa raczej płynnie. Wczoraj było to znacznie gorzej działało. Z nowości jeszcze mamy oczywiście zdjęcia i ta nowość, która zwie się Moments, czyli wszystko jest posegregowane. Tutaj na przykład mamy zdjęcia z Paryża. Od razu wszystko nam się ładnie tutaj segreguje. Wcześniej na przykład przelot nad Bawarią. Wszystkie te gesty nadal działają. Tutaj przechodząc dalej mamy widok bardziej, znaczy mniej szczegółowy, który jest podzielony na miesiące, a tutaj na lata, czyli 2013, 2012 i poprzednie lata. Albumy oczywiście wyglądają tak samo, możemy je tworzyć, dowolnie wszystko otwierać. I jedyną rzeczą jest, której nie widziałem, to chyba mapa. Znaczy wszedłem do niej, ale później nie mogłem już jej uaktywnić. Jak widzicie, tych ustawień, zmian nie ma jakoś dużo. Tak jeszcze wyglądają foldery na iPadzie. Nadal nie podoba mi się ten gradient z tyłu, to rozmazane tło. Newsstand doczekał się również aktualizacji. No i nowe Siri. What's the weather like today? You'll need an umbrella today. No jak usłyszeliście, właśnie
męski głos odpowiedział nam na nasze pytanie. Jest to jedna właśnie z tych nowości. Zmieniony interfejs, no w sumie jak całego systemu. Dlatego podsumowując, cały system działa całkiem dobrze. Myślę, że każdy mógłby zainstalować już tą wersję beta. Jeżeli chodzi o kolejne wersje, które będą się pojawiały, czyli beta 3, beta 4, beta 4 i tak dalej, to wszystko będzie na naszym kanale, dlatego zapraszam do subskrypcji i komentowania. Powiedzcie tam, jak wam się ten system podoba. Do zobaczenia.